Mam na imię Ela i zapraszam Cię do praktyki Yin Yogi na zmniejszenie stresu. Yin Yoga to powolny styl jogi, w której pozycję trzymamy dość długo, 3 nawet do 5 minut, więc jest to dużo dłużej niż w zwykłej praktyce jogi, dzięki czemu możesz pracować na dużo głębszych warstwach swojego ciała, jak i również na swoim umyśle. Yin Yoga zachęca do praktyki głębszego oddychania, do relaksowania się i do uważności. Ta 30-minutowa sekwencja została specjalnie zaprojektowana, żeby zmniejszyć stres, żeby zmniejszyć napięcie, które gromadzi się w naszym ciele, szczególnie w okolicy bioder, jak i również będziemy praktykować bardzo przyjemne i relaksujące pozycje. Zapraszam. Do dzisiejszej praktyki jogi przyda się oczywiście mata, opcjonalnie poduszka do medytacji, jak i klocek do jogi, żeby uzyskać podparcie w niektórych pozycjach. Zaczniemy od pozycji motyla, także usiądź ze złączonymi podeszwami stóp, wyciągniętymi przed sobą. Możesz położyć nogi bliżej lub dalej. Jeżeli położysz je trochę dalej, ta pozycja będzie wtedy nieco łatwiejsza. I zacznij powoli schodzić rękami do przodu, kładąc się w stronę swoich stóp, tak jakbyś chciał położyć swoją głowę na stopach. Możesz nieco zaokrąglić kręgosłup przy tej pozycji. I wyciągaj się do przodu. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie za trudna, możesz usiąść także na poduszce. Wtedy będzie Ci łatwiej rozszerzyć nogi. I znajdź miejsce, do którego dojdziesz. Poczuj swoją granicę, poszukaj tej granicy. Teraz możesz wykorzystać poduszkę lub klocek i oprzeć głowę na podparciu. Ta pozycja rozciąga nasze plecy. Oraz wnętrze ud, więc poczuj, jak Twoje nogi się otwierają, rozciągają, przy okazji rozciągasz swoje plecy. I oddychaj, pozwól działać grawitacji. Łagodny wdech i długi, powolny wydech. Odczuwaj swoje ciało. Jeżeli pojawiają się jakieś myśli, to wracaj do swojego oddechu, do odczuwania, jak Twoje ciało się delikatnie rozciąga i relaksuje. Być może pojawi się przestrzeń, żeby zejść odrobinę dalej. Łagodnie wyjdź z pozycji, unieś się i wyprostuj swoje plecy. Teraz przejdziemy do pozycji sfinksa. Bardzo dobra pozycja, która pomaga nam rozciągać naszą szczególnie dolną część pleców. Więc w tym celu przejdź do siadu,
a następnie połóż się na brzuchu. Zagnij swoje łokcie pod kątem 90 stopni. Możesz na chwilę położyć głowę na ziemi. I zacznij powoli odpychać się z przedramion. Rozstaw szeroko palce dłoni. Ustaw swoje dłonie w jednej linii z łokciami i barkami. I zacznij prostować twoje plecy. Popatrz przed siebie, niech twoja głowa będzie na jednej linii z kręgosłupem. I rozluźnij swoje nogi. Poczuj, jak rozciągają się twoje plecy. Ta pozycja pomaga nam uelastycznić kręgosłup, a także zmniejsza ból pleców. Otwiera także klatkę piersiową i zachęca do głębszego oddychania. Także weź teraz kilka głębszych oddechów. Możesz zamknąć oczy. I skup się w pełni na swoich oddechach. I poczuj, jak otwiera się twoja klatka piersiowa. Jeżeli doznania są zbyt intensywne, możesz przejść lekko rękami do przodu. Wtedy rozciąganie będzie mniejsze. Więc możesz poszukać odpowiedniego miejsca dla siebie. I poszukaj w tej pozycji relaksu. Zrelaksuj mięśnie, które wcale nie muszą być napięte. Więc na pewno nogi mogą się zrelaksować. Plecy. Pozwól ci się także zrelaksować swojej twarzy. I powoli wyjdź z pozycji. Możesz powrócić do leżenia. Na chwilkę oprzyj głowę na dłonie. Następnie zepnij się ramionami. Wróć do klęku i wykonamy teraz kilka kocich grzbietów, żeby trochę też odwrócić zgięcie naszego kręgosłupa. Kot patrzący tu i kot patrzący do góry. I wykonuj to razem z oddechem. Wdech patrzysz do góry, wydech w dół. Teraz usiądź na swoich piętach. Przejdziemy do pozycji dziecka. I
Złącz palce stóp. Możesz nieco rozszerzyć swoje kolana. I zacznij powoli schodzić tułowiem do przodu. Rozciągając przy tym plecy. Okrągnij swoje plecy. Jeżeli możesz, połóż głowę na podłodze lub na kostce. I podejdź jeszcze chwilę rękami do przodu, rozciągając przy tym plecy. A następnie oprzyj również przedramiona na podłodze. Ta pozycja jest bardzo relaksująca. Możemy poczuć się bezpiecznie, jak dziecko. Pozwól rozluźnić się swojej głowie, niech czoło spoczywa na macie. Oddaj część swojego ciężaru do ziemi. Poczuj, jak podłoga cię podtrzymuje. I skup się na głębokich, spokojnych oddechach i odczuwaj doznania ze swojego ciała. Jeżeli chcesz, możesz przenieść ręce do tyłu, odwróć swoje dłonie wnętrzami do góry. I połóż moje ramiona na kolana. W ten sposób możesz jeszcze bardziej zrelaksować swoje barki, swój kark. I oddech. Wróć teraz ramionami do przodu. Zacznij powoli wpychać się, wychodząc powoli z pozycji. I wyprostuj się. Przejdziemy teraz do pozycji łabędzia. Więc usiądź w siedzie podpartym. I teraz zacznij przesuwać swoje prawe kolano do przodu, do swojego nadgarstka prawego i przy okazji niech twoja stopa będzie w pobliżu lewego nadgarstka, jednak nie musisz go tak bardzo, nie musi być aż tak bardzo z przodu, możesz ją dać troszeczkę bardziej też z tyłu, tak żeby ci było wygodnie. I zacznij prostować swoją lewą nogę. Schodzić nieco niżej. Rozciągając przy tym biodra. Wiele osób ma bardzo dużo napięcia w biodrach, więc ta pozycja pomaga uwolnić to całe nasze napięcie, które trzymamy w biodrach. Tutaj bardzo rozciągają się pachwiny i otwierają biodra. Możesz też czuć rozciąganie prawego uda. Wyprostuj swój kręgosłup, popatrz przed siebie. Głowa na jednej linii z kręgosłupem. I poszukaj takiego miejsca,
gdy czujesz rozciąganie, jednak jest to dla Ciebie przyjemne i znośne, tak że możesz się relaksować w tej pozycji. Możesz zostać w tej pozycji, lub jeżeli chcesz, możesz pójść dalej. Zacznij powoli schodzić ramionami dalej do przodu, aż zejdziesz na przedramiona. Zegnij ręce w łokciach i połóż swoją głowę na dłoniach. I oddychaj głęboko. Poczuj, jak otwierają się Twoje biodra i pozwól działać sile grawitacji. Nic nie musisz robić, wystarczy, że oddychasz i obserwujesz swoje ciało. Teraz powoli zacznij się unosić. Wróć do poprzedniej pozycji na chwilę. Wyprostuj swoje plecy. Popatrz przed siebie. Powoli zacznij unosić swoje biodra. Wracając do klęku podpartego. Dłonie pod ramionami. Kolana pod biodrami. I teraz wykonamy tę pozycję na drugą stronę, czyli zacznij wyciągać swoje lewe kolano do lewego nadgarstka i przesuwaj prawą nogę do tyłu, prostując ją. Znajdziesz swoją granicę, tam wtedy się zatrzymaj. I oddychaj. Poczuj swoją granicę. Nie przekraczaj jej. Po prostu zatrzymaj się na niej i postaraj się na niej relaksować. Wtedy Twoje ciało może się bardziej otwierać i granica naturalnie się przesuwa. Poczuj swoje biodra, poczuj rozciąganie lewego uda. I jeżeli chcesz, możesz wyjść dalej, możesz także skorzystać z poduszki lub klocka do jogi i połóż swoją głowę na dłonie.
Powoli. Wróć do przedniej pozycji. I wróć do siadu. Teraz wykonamy pozycję z jogi regeneracyjnej. Nogi na ścianie, więc potrzebna nam będzie ściana. Przyda nam się poduszka. Połóż poduszkę przy ścianie i usiądź w bliskiej odległości od ściany. I zacznij przekręcać się w stronę ściany, wracając swoje nogi i połóż się na plecach, biodra na poduszce i oprzyj stopy płasko na ścianie, kolana nad biodrami, rozstaw szerzej ręce, zamknij oczy. I zacznij powoli sprostować swoje nogi, kładąc swoje pięty na ścianie. Delikatnie ugnij nogi w kolanach, żeby nie mieć przyprostów. I zrelaksuj się w tej pozycji. Jest to bardzo przyjemna pozycja. Tu nic nie trzeba robić. Jest to bardzo korzystna pozycja dla Twoich nóg. Szczególnie jeżeli długo stoisz lub dużo chodzisz w ciągu dnia, to taka pozycja pomoże Twoim nogom odpocząć. I powoli zegnij swoje kolana, przekręć swoje nogi na jedną stronę i odepnij się rękami, unosząc swoją głowę na samym końcu. Teraz już na koniec wykonamy jeszcze. W tym celu połóż się na plecach. Zegnij nogi w kolanach. Połóż stopę płasko na ziemi. Rozstaw swoje ramiona na boki. Zegnij je pod kątem, łokcie pod kątem 90 stopni. I przesuń trochę swoje biodra w prawą stronę, a kolana w lewą stronę połóż.
W ten sposób wchodzisz w pozycję skrętu. Poczuj, jak rozciągają się twoje łopatki. Postaraj się nie odrywać łopatek i ramion od podłoża. Możesz także położyć swoje kolana na poduszce. Co wyżej. I poczuj skręt swojego kręgosłupa. Ta pozycja wzmacnia trawienie, pomaga nam się oczyścić nasz organizm. A jeżeli się stresujemy, to nasze trawienie może być pogorszone, więc jest to bardzo korzystna pozycja. Jeżeli chcesz pójść dalej, możesz także zapleść swoje nogi. No zacznij powoli wychodzić w pozycji, rozpleć swoje nogi, jeżeli były zaplecione. Wróć biodrami na środek. Przesuń teraz swoje biodra w lewą stronę. I kolana, niech twoje kolana zaczną opadać w prawą stronę. Jeżeli chcesz, możesz także zapleść swoje nogi. I oddychaj. Rozluźnij swoje nogi. Niech działa siła grawitacji. I powoli wróć kolanami do góry. Rozpleć swoje nogi. Przejdziemy do ostatniej pozycji. Savasana. A więc
Jeszcze sprostuj już swoje kolana. Jedno i drugie. Rozstaw swoje stopy na boki, niech opadną. Rozstaw odpowiednio swoje ramiona na boki. Wnętrza dłoni skierowane do góry. Kręgosłup prosto, głowa na jednej linii z kręgosłupem. I zamknij swoje oczy. I poczuj korzyści płynące z tej praktyki. Oddychaj głęboko. Pozwól, by te wszystkie korzyści się mogły zintegrować. Zeskanuj swoje ciało, zobacz, gdzie jeszcze trzymasz jakieś napięcie i sprawdź, czy możesz je puścić. Zacznij teraz powoli poruszać palcami u stóp i u dłoni. Ugnij nogi w kolanach. Przekręć swoje ciało na jeden bok i odepchnij się, podnosząc swoją głowę na samym końcu. Mam nadzieję, że ta praktyka pomogła Ci się zrelaksować, odnaleźć nieco więcej spokoju w sobie, rozluźnić swoje ciało, nawiązać kontakt ze swoim oddechem. Ja zamierzam nagrywać więcej praktyk Yin Yogi. Jeżeli Ci się podobało, to polajkuj i koniecznie zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o praktykach Yin Yogi, a także o medytacjach. Do zobaczenia.